Witam, witam. Poczekajcie. Okej. Dobra, teraz powinno mnie być słychać. Wszystko słychać, wszystko się nagrywa. To co mam zamiar robić? Będę opowiadać po drodze. Grał w No Man's Sky. Słyszałem tę materię. Kup Krosno. Jakby to powiedzieć, gram sobie w No Man's Sky. Więc sobie teraz pogramy trochę. Musimy tylko polecieć do jakiegoś układu z tymi. I dzisiaj będę rozbudowywać trochę bardziej moją bazę. Ile ja się męczyłem, żeby włączyć nagrywanie tutaj. O masz, no naprawdę, to trwało wieki. OBS nie działa, cały czas się zacina, nie wiem dlaczego. Wszystko mi chodzi na ultra, ale jeśli chodzi o nagrywanie, nie da się nagrywać. Po prostu mi nie przekazuje, to musiałem się taką autorską. Musiałem innym generowy poprosił pomóc. Tych danych. Dobra, lecimy. Gram w tą grę od niedawna. Nie jest ona najlepsza, ale mi się podoba. Przynajmniej na razie. Znaczy nie, no musiałem zmienić ustawienia trochę, ale tak jest nieźle. Dobra, to teraz zrobimy tak. System użytkowy. Kryto posterunek handlowy. Gdzie on jest? Tutaj. No to lecimy. Sterunki handlowe generują większe przychody z handlu niż stacje kosmiczne. Zatoguje nas ktoś? Chyba nie. Wolałbym trochę bliżej ten sterunek, no ale cóż. Chyba może tylko jeden wykryć na raz. Szkoda. W każdej planecie jest ich kilka, musiało oczywiście tutaj najdalsze wykryć. No nic. Zaraz wrócimy. Myślę, że to złoto jest. O! No dobra, to było ciekawe lądowanie, muszę przyznać. Dobra, widzę, że już lądują. To lecę tam do nich. Moim celem jest zdobycie przynajmniej dwóch żetonów. Przepraszam, nie żetonów, a tych mieczy od nich. O, ładny statek, zobaczę go. Kup. Jest, akurat. Sztylety. Kryształy Szronu, to też się przyda. Dobra. No gdzie ten typek, który tutaj tym zarządza? O, nie brzydszy setek. Chociaż mój ładniejszy. No dobra, spadamy stąd. Tyle tylko chciałem od nich. No, poleciał. Coś mi jeszcze będzie potrzebne? Z technologii nic. Nie mam pojęcia dlaczego tu jest. Za daleko. Coś tu mamy niby. Jakiś luter, srebra trochę. Ach. Klasa B, no cóż, lepszego nie mogłem znaleźć. Klasa B.
Pomyślmy, co jeszcze by mi się przydało. Antymateria. Czyli skoncentrowany węgiel. Kobalt, tlen. Co by tu sprzedać? O, to sprzedam. Nie, prawie żem sprzedał. Szkoda tego. Przyda mi się później. Na razie tego nie ruszam, ale później się przyda. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nic się nie będzie zacinać, aż posprawdzę sobie na szybko nagranie. Moment. Nie, nagrywamy dalej. Jest w miarę stabilnie. FPS-y średnio 90 latek. Po prostu nie omieszkam się pochwalić, że kupiłem ten komputer. No ale widać to po wieśku i w podobnych grach. Ogólnie problem jest teraz tylko z nagrywaniem, bo mam strasznie słaby internet. Mógłbym korzystać właściwie z GeForce Now, który jest bardzo dobry. Bardzo mi się spodobał, ale ja mam strasznie słabe łącze i niby da się wszystko grać, ale tak jakby odpalać na 240p. No nie da się tego oglądać, no. Co dopiero grać? Jest dosyć płynnie, no bo wiadomo, ale walka? Czemu by nie? Zobaczmy. Domowa grach. Dawać, chodź to. Ilu was jest? Trzech. Trzech to ja będę miał ten. Dawaj tam. Lecimy, dawać kolejnego. No, kolejny namierzony i zniszczony. I ostatni. Dobra, tam łatwo z wami było. Szkoda trochę, że nie zapisałem wcześniej gry. Kupiłem jakąś dziwną technologię hipernapędu, ale była bardzo mocna. Staram się trochę ulepszyć bazę, bo potrzebuję wiele lepszego sposobu na zarobek. Ostrach. 60 statków pirackich zniszczone. Dobra, lecimy tutaj. Tak na szybko. Sprzedamy. No ten kopłytłok. Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy. No i spokój. Na planecie będzie pewnie teraz noc. Chyba. Chociaż nie, bo dzień się nie rusza. To nie, to nie będzie tym nocy. Będzie dzień. Zajmę się też trochę ulepszeniem tej mojej bazy. Najbardziej to by mi zależało, żeby dostać w końcu jakiś market. A, w sumie można to zobaczyć. Zaraz zobaczymy. No, dolecę tam. Mogę sprawdzić, jak trwa nagrywanie. Nagrywanie trwa dobrze. 9 minut już nagrywam. Chyba trochę dysk nie wyrobił. Baterie się trzymają. No serio? Jednego węgla mi trzeba. Wybierz ścieżkę badań. Technologia do zbudowania. O, dobra, to ciekawe. Metalowa ściana. Tutaj są jakieś drewniane.
Metalowe ściany, metalowe drzwi z metalowe drzwi z metalu. To by się niby przydało, ale bardziej bym wolał jakiś tego sklepu szukać, w którym mogę sprzedawać i kupować. Nie wiem, mogę lecieć na stację kosmiczną zawsze, no ale wiadomo. Nie próbowałem nad... Nie daj sztylety. Technologia, promień fazowy. Może się przydać. Dawaj, co tam chcesz następnego? Ale sprowadzenie z niebezpieczeństwa moją planetę, wybawienie tylu kiedy wrócę, muszę porozmawiać ze sprawiedliwym teraz w przyszłości. Skuć się. Wow. No nieźle. Już mam? Takich wspomników. Dobra tam, chodź ta. Lecimy, będzie walka w tym odcinku. Pokonaj z dwóch z ośmiu, tak? O kurde, to będzie niezła jacka. Amunicję mam, wszystko mam. Muszę namierzyć tego robucika. Spokojnie. O! Właśnie, on jest silny. O! Przygotował się. Mamy go. No, dobra. Teraz dopiero się zacznie jadka. Na szczęście mogę się ukryć za nią. Ale niedługo. Oj, bardzo niedługo. Ohohoho. Lepiej przed tym uciekać. Oj, 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 oj. Zaraz zginę. Jak dalej pójdzie, zaraz zginę. Uciekam. No nie, no! Ze żarty robisz. Straciłem tyle rzeczy. Super, wiesz co? Weź ty idź z tymi swoimi. To jest uszkodzone. O ja. Trzeba będzie polecieć po wszystko. Manipulator terenu, błyskacz. Błyskacz mi się przyda. Jeszcze jednego strażnika muszę pokonać. Trzeba będzie polecieć na stację kosmiczną i pokupować to, co potrzebne. O matko, czy tak mało? Submer. No dobra, po sprawie.
Oj, po sprawie. Dobra, mamy to. Może trochę źle zareagowałem z tym, że nic nie zrobiłem, no. Dużo mam tego dwimerytu? Kończy się powoli. Dobra, ważne, że wszystko naprawione. Mnie tam coś zaraz nie zabiło. Dobra, wbijam do niego. Weź mnie nawet nie denerwuj, człowieku. To nie martw się. Okej, przyjmij nagrodę. Działko geologiczne. Co dalej? Zasady podróżujące twoje... Co to jest? Uszkodzony? Kup za normę. No mam nadzieję, że nie będę musiał... Ty, a co z tamtym się stało? Oddawaj. No to jest to samo, nie? A gdzie jest moje inne multinarzędzie? To drugie. Zmieni broń dodatkową. Okej. Dobra, to możemy ich wymienić. Dobra, bo już się bałem. Dobra, to ja zmienię sobie moje multinarzędzie na to moje normalne. Jest moje multinarzędzie. Logiczne. Dobra, moment. Dobra, to co teraz? Mamy jeszcze jakąś misję? Moment. Ten mi mówi... Obiecujesz się. No dobrze, no ale jak mam zrobić tego waszego technologię specjalistyczne rolnictwo terminale terminal budowlany uzbrojenia i naukowy i nie mogę nic innego zbudować, jak mam dalej rozwinąć tą bazę? Polecę do anomalii. Tak, muszę zejść do jakiegoś sklepu. Lepiej się teleportować na stację kosmiczną od razu. Albo muszę lecieć. Albo muszę lecieć do
muszę lecieć do tego, no ale nie pamiętam, jak tam się leci. Co jest mi potrzebne? Antymateria przede wszystkim. Antymateria połączona z tym. Czyli potrzebujemy sporo tlenu. No to wszystko trafi po drodze. Dobra, lecimy. Dobra. Pozwolę, że się napiję. Okej, napiłem się picia. Lecimy dalej. Będziemy potrzebowali tlenu. Właściwie wszystkiego. Kup na pewno tlenu. Kilka galaretek. Mikroprocesorów nie potrzebuję. Węgiela też niespecjalnie. Feryt, no mamy niby. Dobra, nie będzie. Tyle wystarczy. Wracamy do bazy. Obecny układ, lecimy. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Naprawdę, długo będziemy czekać. Dobra, jesteśmy. Aj, straciłem moje... Och... Mój szron straciłem. Antymateria i tak dalej. Laser wydobywczy. Dobra, lecimy dalej. Dobra. No i mamy. Dobra, to teraz lecimy z węglem. Z węglem. Tak przynajmniej z 3 se stworzę antymaterię. Kombinezon. Stop processing. Dobra, antymateria plus to. Wszystko tutaj wrzucamy.
Dobra, lecimy dalej. Co jeszcze jest mi potrzebne? No przydałyby mi się jakieś zapasy. Nie mam ani nic do podtrzymywania życia, ani nie mam nic do tego. Kończy mi się też to, co jest mi potrzebne do tworzenia paliwa. Akurat paliwa mamy jeszcze. Dobra, to nie będzie. Ruszam. Ciężko powiedzieć mi, gdzie, który mam układ wybrać, ale... Czekaj moment, czy ja poleciłem do tej samej bazy? Nawet nie wiedziałem, że się da. Bo coś mi mówi, że to nie jest to, gdzie jestem. Chociaż może... Dobra. Trochę mi się karta graficzna przegrzewa. Zobaczymy. Ale daje z siebie 100%. Szybkość klatek 67. Piesząca sesja 49 minut. Nagrywanie 26 minut. Całkiem nieźle. A, oczywiście. Dzięki za teleportowanie się w to samo miejsce. Lecimy tu. No cóż, czekamy. Polecę trochę dalej z fabułą, bo być może tam je trochę... bardziej naprowadzi na możliwość odkrywania bazy. W teorii powinno być to bez sensu. Nie no, nie w teorii. To jest bez sensu po prostu. No dobra, jak mamy, to kupmy. Ile? Około 500. Co jeszcze potrzebne mi? Żel podtrzymujący życie, to na pewno się przyda. A jest bardzo tanie. To tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Okej, okay, tu jest anomalia. Nie wiem, czy tam... Nie, dobra, nie ma co tam leczyć. Bardziej bym chciał, żebyś mnie nakierował na... Misja jest tu. I tak musimy tam dolecieć. Dobrze, więc w teorii właśnie akurat jest w takim momencie, że coś tam mówi, że mam rozwijać o nowe odkrycie. Pokaż mi to. Dziennik. Znajdź kontakt z Apollo. Kolejna stacja. Dobra. Pekeń. A może i nie? Widziałem tam kilka kalkulatorów. To ciekawe. On? Tak czy inaczej, cenna. A ja posiadam żądanie na lepszenie nowe moduły dla twojej bazy i ochrona przed żywiołami. Ochrona przed toksynami. Ciepłem. Doskonały wybór. Uzyskane dane. O!
Dobra. Pozwolę sobie jeszcze tylko obecny układ F ukryj. F B U. Dobra. Sporo rzeczy mi pokazał. Dobra, dawaj do tej mojej bazy. Musiałem jakoś nazwać tą, bo chciałem mieć jakąś okolicę tutaj znać. Ale już znam. Cóż, na razie jeszcze będziemy czekać. Czekajmy. Oj, pokazałem pulpit. No a tam trudno się mówi. Nic się przecież nie stało. A może dodałem? Zdobienie. Obiekty, technologie. No, są nawet egzopojazdy. Ale dalej nie wiem, jak mam rolnictwo niby. Personelu. Dobra, spróbujemy tutaj technologię do zbudowania wsteczku. Betonowa ściana, betonowy dach. Mam pomysł. No, i tak musimy się wznieść. Więc się wznieśmy. A ja sobie w tym czasie sprowadzę anomalię. Dobra, dawaj. Koniecznie kogoś zatrudni. Po co nam jednostki, jeśli... przynajmniej na razie. Szkostryny Alchironia oraz budynki, które zniszczyli strażnicy, doprowadzą do ich zapłaty. Osobistego pola siłowego przyda ci się, uznaj to za pewne moją niewielką. Że partnerstwo. Być może im się przyda. W razie mam tylko baterie. Później dorzucę sobie coś jeszcze. Dobra, dawaj tą anomalię. Lecimy. Jestem na jakimś lobby. Ale jak gram chyba offline, to nie będzie mi widać. Nie jestem pewny. Jak mi się wydaje po prostu. Zobaczymy to później. Tak, witam. O! Nie przejdę, co? A to co to jest? Można z tego korzystać? Nie można. Ulepszenie kombinezonu, co? Ulepsz. Bac. Małe. Duży refinator. Średni refinator. Co my tu mamy w ogóle? Lądowisko mamy. Teleporter o krótkim zasięgu. No to nie jest zbyt dobre. O, to jest dobre. To właśnie chciałem zobaczyć.
Stacja komunikacyjna, ochrona przed zagrożeniami. To będę musiał kupić. Co jest potrzebne? Mikroprocesory tylko. To dobrze. Lotnisko. Świecące pudło. Jednostka chod... No. Reaktor antymaterii. Paradoksy. Okej. Wada wodoodporna. Naklejka. Fotele, lampy, okablowanie. Jednostka maskująca sieć elektryczną. Ekstraktor. Rura zawierająca magazyn opatrzeniowy. Ekstraktor gazu. Z pomocą ulepszenia badawczego do wizjera analitycznego. Ekskren. No cóż. Kryształ szronu, destroyed. Dobra, możemy lecieć. Bardziej by mi się przydało. Teraz chyba wybiorę się w trochę inną podróż. Obecny układ. Dawaj. No, więc czekam sobie. No, średnie wartości FPS to 13. 37 minut nagrywania. Czyli jeszcze chwila. Pochwal się swoją opinią ogólną. Muszę zainstalować nowe sterowniki. Widzę, że to jest nieaktualne. Zaktualizuję wieczorem. Dobrze, więc co mam tam u nas? Naturalne cmentarzysko, niebezpieczna flora. Formacja ma... realna, a cóż to takiego można tu wydobyć? Dobra, lecimy. Nie wiem co to jest, ale... to sprawdzę i co tutaj mam. Możesz się ode mnie odczepić. Świecący minerał. A cóż to jest? Jak to się nazywało? Magazynowe, specjalistyczne. Moc, przemysł. Automatyczna żniwiarka minerałów określa miejsce za pomocą... zaopatrzenie bojowe. Jak ja nie cierpię za to tej planety. Dobra, tam przeskanuj to na wszelki wypadek. Zakopania skrzynia. Fasola impulsowa.
Złożę. Strasznie daleko. Mieć. Tam trochę bliżej, ale dalej. I najbliżej. I na pewno nic nie ma, szkoda. Stwórzmy to. No, lecimy. Polecę gdzieś, nie wiem gdzie. Już wiem, gdzie mogą być do wydobycia. No, dasz radę przeskanować to dziś? Czy nie dasz? Dobra, tam lądujemy tutaj. Jakieś interesujące miejsce? Tutaj lepiej nie. Myślałem, że coś wypatrzyłem. Mamy. Nie wiem co to, ale mamy coś. O! Trafiłem w dziesiątkę. Szkoda, że nie mam żadnego mobilnego rafinatora. No, wylądujesz tu? Trochę zarobię przynajmniej. Jest taka fajna metoda na wydobycie tych jajek. Tutaj jest. Dobra. Aktywny strażnicy. Klastry nanitowe zdobyte. Teraz byś mi się przydało komputer bazy. O, mogę go postawić. Dobra, zaskoczyłem się. Przyjmij bazę. O, widzę tam kolejny jakiś. Gdzieś w tamtą stronę. O nie, znowu ten. Ja już naprawdę rozumiem, ale no ile można? Dlaczego oni się tak znikąd pojawiają zawsze? Się zawsze ta Mendez zaatakuje, bo jestem na takiej planecie, gdzie on atakuje. Nie dam ci się przeskanować, bo on... Będzie cię ta Menda irytować. Chodź tu. Chodź. Chodź. Ile mam tego? 25. Gdzie ten typ? Dobra, chodź, idziesz tu.
Teraz te... Niech stąd wyjdą. No nie! Przylazł ten! Kurde, no i straciłem jajko. Akurat tam ci wyszły. Tutaj jest zawsze problemy. Dobra, widzę, że to wszystko. Więcej tych jaj nie dostanę. No przynajmniej od nich. Jeszcze ten jeden. Dobra, mamy to. Dobra. Nie będę siedział 10 minut i oglądał tego, więc... O, super. Da się? Da się. Dobra. Dobra, kolejne jedzenie jak najbardziej są możliwe do zdobycia. Jeszcze gdzieś są. No i możesz go namierzyć serio? Dobra, mam cię. Dobra. Startować, żeby mnie nikt nie zauważył. Zwanie czy nie? Dobra. Tych się pozbyłem. I tyle mi widzieli, no. Nara. Widziałem gdzieś tu w okolicy. Zobaczmy. Czekaj, czekaj, chyba widziałem. Nie, to nie było to. No proszę, proszę. Samo z siebie, żebym to znalazł? Tego się nie spodziewałem. Szkoda. O, ale mogę wrócić do kosmicznej anomalii. Szukajmy. No, nie wiedziałem, że tak się da. Teraz już wiem. Przepraszam, bo chyba właśnie dyszałem w mikrofon. Nie wiem, jak nie umiem ogarnąć tego mikrofonu. No, czy ty możesz? Zgryć dostęp do dzienników. Odejdź. No to co, lecimy dalej. Trzeba gdzieś w końcu lądować i poszukać tej technologii.
razie nic nie ma. Dobra, ląduję tutaj. Albo trochę dalej. No i będzie tu. Tam są jakieś modele technologii. Tutaj też są. Dobra, sporo tego tutaj w tej okolicy, więc dobrze. A to to. Myślałem, że to coś lepszego, a to takie. Co to było? O, masz, ożem się przestraszył. Moduł technologii. Tak z 30 tego zbiorę i polecimy. No. Próbuję coś namierzyć. Dobra, tam. Lecimy dalej. Nie! Nie, no to są żarty jakieś. O, jeszcze mi się gra zacięła. Super! A jeszcze mi powiedz, że mi nagranie wywaliło. No, to nie jest mój dzień. Wkurzę w No Man's Sky właśnie coś takiego. Nie, nie wiem, skończył już tą grę. Ile mamy, ile już nagrywamy? 50 minut. Jeszcze chwila. No, dobra, no co, cóż mogę zrobić? Polecę, przeskanuję to. Tu zginąłem. Oczywiście, no te 5 metrów to było za dużo dla naszego bohatera. No nie, no po prostu nie mam już na to siły. Zginąć przez to, przez pakurek. Bo spadł. Co to było? Prawie tu zginąłem. Super, jeszcze tak dalej. Co, idziemy dalej w tamtą stronę? Co to ważne? Dobra, jesteśmy. Modyfikator terenu, bierzmy. Ile tego mamy? 4. Analizuj dane. I co to zrobiło? Dostałem jakieś dane? Warto się udać? Czekaj, to nie było to? Podziemna struktura organiczna. Okej, okay, nie wiem co to było tutaj obok, ale... Całkiem interesujące.
Dobra, lecimy dalej. No, powinienem trochę bardziej w to inwestować. Gdzie ty? No właśnie, zaraz padnę przez to. Chociaż zawsze mogę użyć powrót na stację. Tak, można. W teorii. Dobra, lecimy dalej. Moment. Bo potrzebuję czegoś na tlen. Dobra, lecimy tam. Dobra, to wróćmy do anomalii. Tak już będziemy kończyć, bo już mamy ponad... No, prawie godzinę akurat, jak zrobię wszystko, co trzeba, to będzie godzina. Sporo rzeczy nie wyszło. Tak, jak wyjść miało. No, ale chyba nic się nie stało. Dobra, lecimy. Ja nie wiem, czy ja powinienem mieć jakąś stację roboczą. Tutaj pracuję nad tymi badania nad statkiem. Noski magazynujące, duży klin. Metalowe ściany, drewniane ściany, dużo skane dane. Nie no, musimy iść w co innego, ale następnym razem się może zastanowię. Szklany tunel. Potrzebujemy czegoś na jeden. Modyfikator wyglądu. Podłoga. Rampa. Metalowa ściana. Dobra, lecimy stąd. Albo i nie, już zostaniemy tutaj. Polecę do bazy po prostu i tam czytam grę. Tylko mikroprocesory mi będą potrzebne do tego. Obecny układ.
Znowu wyłączyłem. Nie jestem przyzwyczajony, powiem szczerze, do tego. O, co mi się te klatki zawaliły? RAM 80%, CPU 3,99, VRAM, procesy 51, mam już ponad godzinę. To lecimy do końca, wejdę i wyjdę ze statku i możemy się żegnać. Akurat już się znudziłem, powiem szczerze. No, w Man's Sky to jest bardzo przyjemna gra, ale chyba w późniejszym już stopniu. Nie wiem, który moment gry jest najlepszy. Ale jak coś robisz, a potem giniesz i tracisz wszystko, bo tak... Jeszcze rozumiem w jakiejś ciężkiej grze, ale takie śmierci są najgorsze. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki, cześć, na razie.